Dzień dobry Państwu, serdecznie witam radni. Stwierdzam, że na wstępie z masku radnych obecnych w tej chwili na posiedzeniu komisji jest 10. Jeszcze raz policzę. 11. Dobrze, 11. W związku z tym wszystkie dzisiejsze decyzje, które będą podjęte, będą miały moc prawną. Wszystkie wnioski. Zebraliśmy się dzisiaj po to, żeby przeanalizować uchwały na sesję, która odbędzie się również w dniu dzisiejszym o 14. Dzwoniła do mnie pani Agata Rupert i pani Basia Zaklika, że się spóźnią dzisiaj na tą komisję z uwagi na sprawy ważne, które ich zatrzymały. Uzgodniłam z panem przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa, panem Henrykiem Brodzi, że poprowadzi dzisiejsze wspólne posiedzenie. Bardzo proszę, panie Henryk. Witam wszystkich radnych, witam pana wójta, witam panią skarbnik, witam panią przewodniczącą. Witam pana. Bardzo mi miło. Tematem dzisiejszej wspólnego posiedzenia całych Komisji Rady Gminy Jadłów jest omówienie, opiniowanie projektów na zwyczajną sesję Rady Gminy Jadłów. 44. Nie będziemy oczywiście porządek obrad, to mamy na sesję. Nie będziemy tego omawiali, bo na pewno przyjęcie, rozpatrzenie wniosków, informacji z pracy wójta, informacji komisji, informacji z pracy powiatu. Zaczniemy od rozpatrzenia projektu uchwał w sprawie ustalenia maksymalnej limitu dozwolonej na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jadłów. Oczywiście to już żeśmy omawiali chyba 3 czy 4 razy. Bardzo proszę pana wójta o podsumowanie tego wszystkiego. Czy ta uchwała się zmieniła od poprzedniego komisji jak państwo ustalili, tak jest ułożona przypowiada, chyba że są jeszcze jakieś uwagi. Ktoś z państwa ma jeszcze jakieś uwagi do tej uchwały? Bardzo proszę. Także dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego. Sprawy ustawy. No już omówione. Omówione było. Nikt nie ma żadnych uwag co do tych trzech projektów uchwały. Kto to proponuje? Znaczy ja wyraziłam się z komisją. Ale tam były uwagi poprzednie i to zostaje tak jak było. Nic się nie zmieni. Dokładnie. Punkt drugi w sprawie ustalenia zasady usytuowania na terenie gminy Jadłów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. To było już szeroko też 2 czy 3 razy omawiane, było głosowane, także uważam, że jeżeli ktoś ma do tego jeszcze jakieś zastrzeżenia, ja uważam, że ze swojej strony uwag nie mam, a ktoś jeszcze chce dodać, to proszę uprzejmie. Także nie widzę, uważam, że ten drugi punkt zostaje tak, jak żeśmy omawiali. Punkt trzeci to jest w sprawie odstęp od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym na terenie gminy Jadłów. Oczywiście ten trzeci punkt też był głęboko dyskutowany, głęboko omawiany. Tam poprawki naniesione są. Uważam tak, że ktoś z państwa ma jakieś uwagi. Można. Proszę. Są wstawiane tylko te działki, na którym mamy prawo dysponowania. Tak? Nie możemy wypowiadać się w drodze uchwały.
na temat działek, które gmina nie dysponuje prawem własności. Czyli na przykład działka, gdzie jest ASP Myszadła, działka, gdzie jest na przykład ASP Starowola, działka, gdzie jest ASP Jadów. To są które modliśmy, które są dopisane. Jeśli sobie Państwo życzycie, to pani Magda wam wytłumaczy, która działka, której nie dotyczy. Panie Wójcie, Świetlica Starowoli jest wpisana. Wpisana, ja nie mam tej. Punkt 13, działka 401. Punkt 6, w paragrafie pierwszym. To jest tak, to jest tak, blisko Jadów. Nie mam nic takiego. Siódemka jest Park Wiadowie. 8. Świetlica, Biblioteka Sitne. 9. Świetlica. Dobra, 9 mam. Wrodnie. 8 mam górne. Tak, tak mam. No. A dobrze, my też to obserwujemy. Dziewięć, to jest świetlica, to jest świetlica. Zawiszę, to jest świetlica. Tak, pani Marko, to pani Wiesia nie może sobie znaleźć uchwały. Ma tu uchwałę, czy nie? Ma, poszła z materiałami. Mówi, że nie. Na rzecz. Czyli w domu pani zostawiła, tak? Nie. No to było z materiałami, bo... Tak, tak. Zapiszę, że jest świetlica. Nie. Dobrze, dalej, tak? Dziewiątka, Sitne, to jest biblioteka, tak? Tak. Zapisza też jest biblioteka. I była ujęta, to punktem 8. Bo tak, jest. Jest ujęta. 705 przez 2, tak? Tak. Świetlica właściwie. O, mój diodeł. No, działka przy świetlicy. Dalej, Zawiszą był? Tak. Suleju. To jest świetlica biblioteka Suleju. Wódka Sulejowska to jest strażnica OSP. Starowola to jest Starowola strażnica OSP. Strażnica czy świetlica? Nie, nie, nie może być. Nie może być świetlica, bo to nie są nasze grupy. Odwrotnie. Nasze to właśnie są poświęcili do pani Magdy. Budynek stoi, a budynek do OSP na terenie. Na 100% nie może być OSP, bo to jest sprawdzane. A czy ten budynek biblioteki? Ja się powinien być nosiał. Zasypałem sobie kawę. No teraz tylko nie wiem, co nie mogę sprawdzić. Nikt nie ma. Taki mam informację. Pani Radzie działka 401, co na tej działce jest? Tak? Czy są jeszcze jakieś pominięte? Ktoś z Państwa chciał coś? Nie. Także uważam, że wszystko jest jasne. Przechodzimy do punktu 4. To jest ustalenie wysokości wynagrodzenia wójta gminy. Jeżeli to było omawiane, było głosowane, jeżeli ktoś coś chce dodać, to bardzo proszę. Ja mam. W związku z tym, że na temat tej uchwały, żeśmy głosowali na poprzedniej komisji, ja mam zastrzeżenie. Bo tak by być za, przeciw i wstrzymujący się. Więc ja bym chciał to poddać pod dyskusję, bo ja nie wiem, czy to nie jest wadliwa uchwała, czy to nie powinno się ten 20% z dniem 1 lipca, ile wejścia ustawy rządowej oprzeć. I tu mam wątpliwości, ja nie jestem prawnikiem, ale to mówię tak, jak ja myślę. No ja się coś wypowiem, proszę Państwa, się nie dziwię, tylko jestem ja czysto. Panie Burmistrzu. Pani Mecenas, także było wszystko jasne, bardzo proszę. Zatem ta nowa uchwała, nowa, bo tak no paragraf jest zmieniony, bo jest życie z dniem 1
dniem wejścia w życie uchwały, teraz się moc uchwała, ale z dnia paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Więc dla mnie to jest tak. Według hierarchii ważności, pierwsza jest ustawa rządowa, zarządzenie, a nasza uchwała jest dopiero na trzecim miejscu i jeżeli ona nie wchodzi w kolizję z tamtymi, z rządowymi ustawami, to jest to rząd. Natomiast ja według swojego rozumowania wiem, że funkcje z wyboru są traktowane inaczej niż umowa na czas nieokreślony. Umowa na czas nieokreślony to właśnie skutkuje prawnie i trzeba 3-miesięcznie wypowiedzieć się. 3-miesięczne wypowiedzenie jest. Jeżeli umowa ze skutkiem zawarta jest pracownikiem, pracodawca zawiera umowę na czas nieokreślony, bo na czas określony to w ciągu miesiąca bodajże czy inny. No, tak dokładnie prawa pracy nie znam, ale to samo się nazywa na temat. Jeżeli były takie przypadki, na przykład w szkole, wiem dokładnie, został zedukowany zastępca dyrektora szkoły, bo nie spełniał kryterium liczba oddziałów, bo 10-12 oddziałów musiało być najmniej, żeby był według ustawy zastępca, więc nie dawało się wypowiedzenia, tylko na mocy z automatu to działało. Tak samo miała Lewandowska, tak samo miała Kowalski. Ja na tym się opieram. Natomiast, ponieważ nie ma takiej funkcji, natomiast jeżeli tu wchodzi i czytałam, że od 1 lipca wchodzi, że nakaz jest od 1 wprowadzić, to gmina nie może się tak dowolnie i rada nie może być nie czy nie tego nie znająca treści ustawy czy treści zarządzenia. Nas obliguje wręcz praworządność, zachowanie praworządności. Nie wiem, bo to jest krótki czas do końca wyborów i nie wiem, jak Państwo radni podchodzicie do tego. Dla mnie to prawo, które stanowi w Sejmie, no to jest obowiązujące na tą chwilę. Jak będzie później, to okaże się, ale nie jest to przypadek odosobniony i nie krzywda Pana Wójta, tylko takie podobne sytuacje zdarzają się w całym kraju. To nie jest kara za przekry, tylko po prostu dostosowanie się do tego, co może przeanalizowano, że za dużo rzeczywiście te zarobki, a tak reasumując, to ile się traci? Ile się straci przez 3 miesiące? Niedużo, bo tylko podstawa jest mniejsza, zmniejszona. A tak samo zachowany jest 20% dodatek funkcyjny, tak samo jest 40% dodatek. Żaden pracownik z pracowników Urzędu Gminy nie ma 40% dodatku za jakieś wykonanie, jakieś tam rzeczy. Jeżeli to ma rodzić później tak, że się ośmieszymy i będą jakieś skutki karne dla niektórych osób, nie tylko zwrócą pieniądze, ale się narażać. Ja mówiłam tam na początku, że lepiej bezpiecznie tak dostosować się do ustawy i do rozporządzenia. Jeżeli by to było niezgodne potem, to można wyrównanie. Gorzej jest, jak w drugą stronę to zadziała, że trzeba płacić kary. Bo kary niestety są trudniejsze do przyjęcia, no i rodzą jakieś społeczne, prawda, reperkusje. Społeczne niezadowolenia też, że gminie to wolno wszystko, jeżeli radnym, jeżeli mają większość na przykład. Przestrzegam Was o to, żebyśmy na dobro gminy, bo te pieniądze nie pójdą do rządu, tylko zostaną u nas. No, u nas zostaną. Jeżeli w innych gminach nie muszą tego robić, bo dostosowali się wcześniej, nie myśleli, że musi
górną granicę pensji otrzymać, czy burmistrz, czy wójt, czy prezydent, no to dobrze, no bo teraz mają dobrą sytuację. Jeżeli u nas było inaczej, więc musimy się teraz mieszyć, zdaje no mnie, jestem nawet przekonana o swojej racji, że trzeba się dostosować i no niestety no, przełknąć ten zapis, ale się dostosować. I ja bym tutaj apelowała do tego, bo przeczekaliśmy wszyscy, że działamy na dobrą. Jeżeli tak, to działamy tak, to osoba, która się z tym nie zgadza, to działa tylko, żeby wyjąć pieniądze z kasy państwowej, z kasy naszych podatników, naszych pieniędzy. Bo przecież my jesteśmy za to rozliczani jako radni. Nie tak odpowiedzialnością materialną, jak odpowiedzialnością moralną. Naprawdę. Ja chciałbym pani podziękować. I dziękuję bardzo. Naprawdę. Dziękuję bardzo, prawda. Także mamy panią prawnik, ale to wracając do tego, to nie jest wymówienie i pracy i płacy, tylko wymówienie płacy, bo pani nie rozróżnia płacę i pracę. To jest tylko wymówienie. Na tempa jest po podstawówce. Dziękuję bardzo, pani prawnik, proszę. Może się okazać tylko ten pisemski. Ale to nic nie da. W jakim zakresie chcielibyście Państwo powiedzieć? Ostatnio na sesji się wypowiadałam. Niewiele się zmieniło od tamtego czasu. Rozumiem, że kontrowersje są co do wyjścia w życie tego rozporządzenia. Tak jak mówiłam miesiąc temu, nie ma przepisów, które by nakazywały Radzie w określonym czasie wprowadzić taką uchwałę. Jest tylko nad ramką nadpisane jedno zdanie, że wynagrodzenie obowiązuje od dnia i jest wskazana data 1 lipca. I teraz tak, trzeba było powiedzieć tutaj chyba jednoznacznie, że jeśli chodzi o wybór, a wójt jest wybierany, jest nawiązuje się z wyboru, nie stosuje się okresu 3-miesięcznego. Natomiast są też takie orzeczenia Sądu Najwyższego, na przykład orzeczenie z 9 października 2006, natura art 2 PK 27/06, zgodnie z treścią którego systemowej analizy przepisów prawa pracy wynika, że należy zachować jakiś okres. I temu służy zazwyczaj vacatio legis, czyli zachowanie okresu na wprowadzenie ustawy. I tutaj ustawodawca nie zachował takiego okresu, czyli praktycznie bardzo szybko ta ustawa weszła. I zgodnie z tym orzeczeniem jest tak, że Sąd Najwyższy nakazał, że pomimo tego, że przy wyborze nie stosuje się powiedzenia zmieniającego warunków płacy, to jednak ten okres, który tutaj w tym przypadku będzie 3-miesięczny, powinien być zachowany. I tutaj no, ryzyko jest takie 50% na 50. Jeżeli będzie, trudno powiedzieć, w jakim kierunku pójdą rozstrzygnięcia wojewody, jeżeli pójdą w kierunku tym ostrzejszym, to wówczas można będzie taką uchwałę dalej skarżyć, znaczy takie rzeczy będzie skarżyć, trzymać się tej wersji, że nasza uchwała jest zgodna z prawem. Przy czym, jeżeli byście się Państwo zdecydowali iść później do sądu, to lepiej by było wskazać, że ona wchodzi w określonym dniu, czyli nie powiązuje, nie wchodzi w życie z dniem, nie wchodzi w życie z dniem i wskazać datę. Wtedy by było łatwiej obronić w USA taką uchwałę. Przy takim określeniu byłoby mi trudniej. Więc ewentualnie tutaj trzeba było zmienić, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018. Nie wiadomo też, jeżeli na przykład rozstrzygnięcia wojewody będą takiej treści, że nie dopuszczą takiego rozwiązania, to być może sądy, orzecznictwo sądu pójdzie w innym kierunku. Że jednak ustawodawca nie mógł tak szybko zmienić tej uchwały, tylko powinien okres zachować. Więc w takiej sytuacji są wszystkie gminy. Praktyka jest różna, różne gminy robią i cóż, to zależy, jak Państwo podejmiecie decyzję. Ja uważam, że to jest takie pół na pół dobrane miejsca.
Ale tutaj nie ma wymiaru, którego i czego. Po prostu. Chyba jest w tym projekcie, że wchodzi w życie. No ale można sobie za 3 miesiące jeszcze wypowiedzieć. No nie wiem, tutaj jest. Ale rozmowy pana Bogdana już się nie wypowiada. Nie. To już to tylko pismem dostaje pan wójt wynagrodzenie. Tu już nie będzie do tego wypowiedzenia. Ja z całym szacunkiem pani mecenas na pani, ale wie pani, pani mówi 50 na 50, gdyby nawet pani mówiła 100%. To jest tylko opinia prawnika, a każda opinia nie ma mocy władczej. No to musi być tak, gdyby pani nawet 100% mówiła. Ale wie pani, ja już artykuł dałem tu koledze, żeby czytał, jak pieniądze podzielili, jak głosowali, bo to też były sprzeciwy. I dzisiaj ja też w pustolek to nie przychodzę, by dziewczyny mnie odbiły uchwały. Zaraz ktoś to przeczyta z kilku, takie gminy, co nawet i nie wie. Rozumie pani? I zaraz się dowiemy, jak gdzie indziej ludzie głosują. Bo klepać, wie pani, się znajdować w sądzie, przegrywać, to ja tak bardzo, jak pani mnie zdarza, nie lubię przegrywać. Tak, tylko że teraz tak trzeba było się trzymać jednak jednak województwa mazowieckiego, bo tu będzie jeden wojewoda i później będą te same sądy rozstrzygały. Jeżeli państwo chcecie, jak mówią, to... Bardzo odnaczony. Pani Bożena się chciała. Nie, no może już. Uchwały. Gmina, nie czytaj treści, tylko głośno to obowiązuje, jaka gmina jest. No masz za porządkiem, masz go zapraszały. Stłuszcza proszę przez ja nie wiem, czy na razie. Ja już stłuszczę. Tuż odstąpił od uchwały, tak jak tu chcieli wiadomo. Tuż odstąpił od uchwały, tak jak tu chcieli wiadomo. Bo chcieli ciągnąć dalej. No dobrze. Ale to i tak nic nie da. Obowiązuje tak prawo wyższej kategorii. Muszę. Przepraszam, to ja prowadzę. Przeczytaj tylko gminę, od kiedy obowiązuje, nie czytaj treści. Ja bardzo przepraszam państwa, ale to ja prowadzę, a nie pan Marek. Pan Marek ma sesję prowadzić, także z całym szacunkiem przepraszam bardzo. Ale co nam to da, jeżeli przeczytamy, co się działo w gminie Zatory, w gminie Strachówka, w gminie Korytnica, w gminie Zabrodzie, w każdej innej gminy, wójta gminy Krzęcin. Tam inni ludzie są, procedury są takie same. Te łapy sesję byś prowadził. Także to nam nic nie da. Myśmy uchwalili to, co uważaliśmy za stosowne i tego się trzymajmy i nie szukajmy tej wypisów z całej Polski, no bo to jest absurd, bo dla mnie to jest absurd, panie Marku. Bo uchwalają 1 lipca, zgodnie z ustawą. Tutaj nic my teraz nie zmienimy, no tych zapisów, a Tomasz do niczego nie będzie w tej uchwale nie ma nic ani o terminie też, nie wiadomo kiedy, może za 3 miesiące dostało się. Dostanie ty... Tak jakbyśmy tą uchwałę uchwalali, to jest... Gdzie? No to szalowa. No tak, ale od kiedy? Nie ale też ludzie, inne gminy też mają prawników, zresztą pani teraz nie mówi 100%. To jest tylko opinia. Ustawa rządowa jest tak wyższego rzędu, jak uchwała rady gminy wiadomo. Także bardzo proszę panią Krasnodębską. Jeżeli coś, jeszcze coś powiem, jeżeli państwo uważają, ja dodam, panie przewodniczący, że uchwała ta rządowa jest wadliwa, ta nasza jest dobra, to powinniście się zapisać na rozmowę do kancelarii Sejmu, do marszałka Kuchcińskiego, złożyć odpowiednie pismo, że tylu posłów i rzesza samorządowców zostało oszukanych, no jakby nawet nie wiedzieli. Powinniście złożyć takie pismo kancelarii Sejmu. No. To jest... Że tyle ludzi zostało oszukane. Czekaliśmy do zapisu. Tam działały kancelarie prawne. Nie ustawa sejmowa, rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Ale jeszcze jedno. Czekali do ostatniego momentu. Przecież w czerwcu można było być i wyjaśniać jeszcze. W czerwcu. Czekali. Nie chcieliście wcale rozmawiać na ten temat w czerwcu. Ale... Ja się szybko zorientowałem, że o to chodziło, że nie, żeby nie podjąć uchwały. Żeby jeszcze kasę. A bo nie, nie skarżą. Dlatego przyszedłem artykułem, jak ludzie głosują gdzie indziej, na tamtym.
Dlatego mam to dzisiaj. A jak w Ochowie zagłosowali? A jak w Ochowie zagłosowali? A ja nie wiem, wiem, że nawet. To jest zainteresowane. Ale? Ale posłuchaj. Ale ja proszę o obiektywnie. Ale to jest tendencyjne tematu. Pan wybrał sobie te, które panu pasowały. Nie. Proszę o uchwałę z Tłuszcza i z Włochowy. Tak, bo tam przegłosowałem, żeby jeszcze raz dwa przegrano. Przegrałem. Słuchaj, o co chodzi? O co chodzi, że ten, kto nie miał na maksa, nie traci nic, bo mój minimalny stracił 8 zł. Dlatego, że miał minimalny, na podwyżkę. Ma niecałe 10 tysięcy, można to sprawdzić. Tyle samo dla ciebie. Tyle samo ze strachówki i skoro. Tak, i teraz posłuchaj, o co chodzi? Miał minimalny dodatek. A więc dodatek zrobili mu specjalny na maksa i tym mu wyrównali pensję. 8 zł na miesiąc. Niestety, kto miał 12 czy ileś na maksa, musi stracić. Ci muszą stracić te 20%, nie da się uniknąć tego, żeby Rada Gminy głosowała tak czy nie tak. Czy nie podejmowała uchwały, to bym chciała pieniądze zwrócić. Tylko, że to nie będzie do pana Kokoszki, czy do pana tamtego Stuszcza, czy ze Stachówki, czy z Kotów Kostnickiego, tam gminy nie ma, tylko będzie do przewodniczącego Rady, panie przewodniczący. Bo to Rada podejmuje uchwałę. I... Też wchodziłam tu po okolicznych urzędach, jak inne urzędy, rady, jak inne rady podejmowały decyzje. I tak, no jest tak, że albo nie przyjęli w ogóle, albo od 1 lipca. Nie ma okresu wypowiedzenia, żadnej. Przeanalizowałam te 3 liści i żadnej nie było okresu wypowiedzenia. Ja powiem tak, nie jestem prawnikiem i nie chcę się żarowięsić, czy powinien być okres 3-miesięczny, czy go nie powinno. Od tego jest prawnik i wydaje mi się, że takie uzasadnienie w takiej wersji to nie jest uzasadnienie. Bo uzasadnienie, to wszyscy wiedzą, że rozporządzenie mówi o obniżeniu wynagrodzenia o 20%. To wszyscy wiedzą. Natomiast nie wiemy tego. I to uzasadnienie powinno zawierać opinię prawną do tego punktu. A tego nie ma. Jeśli trafimy, bo ja mówię tak, jeśli w tej chwili podejmiemy decyzję i przyjmiemy to z okresem 3-miesięcznym, to tak, może wojewoda uchylić ten zapis. Tak? Może. Może przyjąć. Może co jeszcze? Nie wiem. Nie, to może w całości. Albo nic nie zrobić. Albo nic nie zrobić. Też nie ważne, czy może całość. Także ja powiem tak. Jeśli pan ma możliwość, bo jest taka możliwość, że w razie czego pan wójt pójdzie do sądu. I jeśli sąd podejmie decyzję o tym, że źle wypłaciliśmy panu wójtowi wynagrodzenie, to nie ma dyskusji. Ale jeżeli będzie taka sytuacja, że będzie uchwała nowa, obniżająca wynagrodzenie, to też wynagrodzenie będzie wypłacone panu wójtowi zgodnie z prawem i pan wójt nie będzie miał wynagrodzenia w sprawie w sądzie. No tak, ale jeśli to okaże, my źle przyjęliśmy ten okres 3-miesięczny. Jeżeli wojewoda uzna, że... To pan wójt nie zwróci, jeżeli to nie zwraca się nie. Jeżeli wojewoda nie zwróci, to pan wójt nie zwróci, to ja rozumiem, że taka uchwała jest zgodna z prawem. No tak, ale jeśli nawet wojewoda uzna, że jest niezgodna, to pan wójt dostanie wynagrodzenie według tego. Tak, Także, no mówię, uzasadnienie dwóch zdań w tak ważnym uchwale i najważniejszej opinii nie ma w najważniejszym punkcie, no to, bo mówię, to wszystko my wiemy. Proszę Państwa, sprawdzić datę, że w końcu życiu zmieniam mieszkanie. Znaczy ja to mówię, żeby pojąć uchwałę z dniem, tak jak tutaj się ludzie podejmują.
I tu jest trochę daty nie ma. W uzasadnieniu też nie ma daty. Nie ma daty. Uzasadnienie jest tylko na. Uzasadnienie to jest 50 na 50. No właśnie. Także. Tutaj jeszcze można się tego trzymać, że w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja, czyli dotyczy już tego rozporządzenia, także... Rozporządzenie mówi wyraźnie, który od 1 lipca, bo widziałam to na własne oczy. Mogę? Proszę. Proszę, ja mówię, wypowiadać się w tej sprawie, bo to mnie dotyczy, ale chciałbym to kilka kwestii Państwu powiedzieć. Pan nagrywa, niech sobie nagra. Po pierwsze, na Związku Miast Gmin Wiejskich został złożony pismo do Pana Prezydenta i Pan Prezydent zbadał, czy dane rozporządzenie jest zgodne z Konstytucją, bo naszym zdaniem nie jest. To, co Pani Mecenas powiedziała, uchwała była pisana pochopnie, szybko, na kolanie, jako zemsta, do zabrania wynagrodzeń dla Panów Ministrów. Dlatego uporać wójtów, bo jest mniejszość, bo PiS-u jest bardzo mało. I dlatego to rozporządzenie, jakie zostało na szybciko zrobione, i stwarza teraz tyle problemów, które Państwo widzicie. I żadna uchwała w tej chwili nie jest dobra, bo albo łamiemy rozporządzenie, albo konstytucję, albo prawo pracy. Także, tak jak Państwu mówiłem, dlatego nie było dyskusji, bo to jest bardzo trudny temat. Państwo podejmujecie decyzję. Wyłączną rolą Rady Gminy jest ustalenie wynagrodzenia na. Czy w oparciu o rozporządzenie? Czy uznajecie, że ono jest właściwe, czy nie? Może się okazać, że mówimy, że będzie ono uchylone, tak? To co wtedy? Pani Basia Kowalczyk nie lubi spraw, nie lubi przegranych spraw. A co z tego, co jak będzie sprawa trwała 3 lata, po 3 latach gmina przegra, gdzie jeszcze odsetki zapłacić? No i tak było. Przecież musiała przegrać gmina 2 razy, 3 razy i też odsetki zapłaciła i nie to. Nie 3 miesiące, jak teraz. Dokładnie. Tylko 500 tysięcy. W ogóle to jest precedens, żeby taką uchwałę dawać 3 miesiące przed wyborami. Nie można po to spokojnie zrobić moc obowiązującą po wyborach. Nie byłoby emocji, nie było problemu. Każdy by wiedział, na jakich zasadach to jest stworzone. Nie stworzono po prostu to, taki problem, żebyśmy się pokłócili, żeby było emocji i żeby było czym się zajmować, a nie zajmować się też. Tutaj się w pełni zgadzam, że to powinno po nowych wyborach obowiązywać. Nie ma problemu. Ale skoro zrobili zdjęcie od dnia 1 lipca, to powinniśmy podjąć uchwałę od dnia 1 lipca, tak jak sąsiedni i Wielbinie podejmuje. Panie wójcie, tak powiedzmy sobie po ludzku. Starczy tych pieniędzy, dwóch obiadów jeszcze nikt nie zna, nikt pan nie wie. Ale państwo, to nie chodzi o pieniądze, tak o uchwałę. Po co mają być sprawy i skargi? Chciałbym panu przypomnieć, że w pierwszej kadencji pan wójt był na stażu, tak jak pani Barbara Kowalczyk stwierdziła, i miałem obcięcie wynagrodzenia. Drugie było to wynagrodzenie jako zemsta, że nie chciałem dochować jako wicewójta pana przewodniczącego Kowalczyka. I pan Rafał Rozpara powiedział wyraźnie, obcinam panu 5 tysięcy złotych. Tak było w tamtej kadencji. Ale ja bym prosił, żeby o nieobecnych nie mówić i mojego nazwiska tak nie nadużywać, bo ja mówiłam wcześniej też, nie z palca wyssałam sobie wiadomości, że jak zaczyna pracownik każdy, jeszcze pamiętam pana, pan mówiłam, jak pan, czy pan na maksa swoim pracownikom dawał? Też nie na maksa. Pracownicy awansują. Pani Basia jest na tej samym uposażeniu tyle lat. Na maksymalnie. No, maksymalnie. Nie ma teraz zastępcy, musi wszystko ogarniać. Chodzi o to, pan nie ma zastępcy, musi pan wszystko ogarniać. Ale pani wójcie, tak reasumując z tego, co pan zdejmą z tej pensji, podatek odejdzie, trochę mniejszy będzie, nie ma tak coś co płakać i narzekać. Ja wiem, że to boli, bo każdy tego, ale te pieniądze nie pójdą gdzieś dalej, tylko zostaną u nas w tej gminie i będzie można dołożyć do czegoś, no, ale tak naprawdę to my nie jesteśmy tutaj z sobą, żebyśmy się kłócili. Bo ja uważam, że każdy radny nie po to jest, żeby brał pieniądze za dietę tylko i podniósł nieraz rękę. Nie? Tylko żeby coś robił, stanowił prawo. Ale ja nie mogę podnieść ręki za tym, jak inne naczelne ustawa i rozporządzenie
Mówią wyraźnie, od 1 lipca tu nie ma tej daty, więc jak ja mogę głosować? To jest tylko uprzykrzenie życia niektórym, no bo przecież nie ma tutaj od kiedy, może za 2 lata, może nie wiem jak, przecież tu nie ma nic. Trzeba uszczegółowić to, teraz jeszcze wpisać tą datę. A jak pan mówi, że tak sądy działają 3 lata, mamy doświadczenie, że działają 3 lata. Iśmy przegrali wiele spraw, no. Więc i kto może przegrać? No ja jestem za tym nawet, żebyśmy przegrali, a żeby pan wypłacił. Ale prawo jest takie. Musimy czytać te naczelne, wytyczne dokładnie, bo nasze prawo nie będzie wtedy ani mocy, nie będzie miał mocy, jak będziemy pod prąd robić, no. I tak nie będzie miało mocy, mówię jeszcze raz. Nic nie będzie znacząca ta uchwała, jak ją podejmiemy przeciw prawu. Proszę Państwa, reasumując to wszystko, co słucham, powiedzmy sobie jasno. Ci, co nie mieli wójtowie, burmistrzowie na maksa, tylko tak w miarę tych granic, nie stracą nic, albo stracą 8 zł, tak jak ci czy 10 zł. Zostaną przy swoim. Natomiast ci, co mieli na maksa, muszą stać się 20%. To jest nieuchronne. Ci, co mieli na maksa, tylko zawsze. No tyle. Czy w tej uchwale jest błąd, że nie ma daty od kiedy, tak? Tak. Powinno być od 1 lipca, to jest moje właśnie, ale się nie znamy, słuchajcie. Błędem jest tak, to, mówię, prawo. Wszyscy, że ogólnie jest obniżanie wójtom, burmistrzom. Ale to nie nasza rola, nasza wina. Ale pani Basiu, że PiS robi kłopoty, to mamy. Ale teraz musimy mówić i krytykować PiS. My mamy tutaj swoje prawo. A my od tego mamy to samo robić, co oni? A słuchajcie, czy tak było, ale... A wam wiecie, pani Pięcyski? Ale bardzo proszę. A ja przed nami, czy to tylko PiS robi kłopoty? Ale... Inne... W tej chwili robi PiS, a my powtarzamy to samo, co... Ale my teraz nie mamy PiS oceniać, ale... tylko mamy tu. Ale bardzo proszę, może tak być tu napisane. W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych należy dostosować wynagrodzenie wójta gminy Jadów do obecnie obowiązujących stawek wynikających z rozporządzenia. Od dnia 1 lipca. I tylko więcej nic nie trzeba. Czego tutaj też szukasz? I więcej nic nie trzeba pisać. Nic. I takie uzasadnienie już jest dobre. No ja myślę, że tak. Który się celowo przeszukało, żeby wszyscy tego nie poruszać. To już żeby jak ciągle. Posłuchamy pani prawnik, może wypowiedź. No bo ja uważam, że jak tu nie ma daty, to... Przepraszam, ja nie rozumiem pani docenów. Albo pani jest z nas 100%, albo w ogóle, bo pani mówi 50-50. My nie jesteśmy po to, żeby ustalać tą właśnie decyzję, tą uchwałę 50-50. Proszę się wypowiedzieć jasno, tak lub nie, ale takie odpowiedzi, jakie pani nam tutaj prezentuje, to nie są jasne dla nas, a my potrzebujemy jasnej odpowiedzi. Szanowna pani Dosiu, przyczyniam się, powstaję za panią teraz, bo ja jestem na wizję. Dlatego, że jak powiedziałem, że mi 3 mecenasów mówiło 100%, że mają rację, to cała trójka ma tylko opinię. Nie ma mocy władzy. Ale chwileczkę, rozumiem, albo pani? Mamy, no... Nie, pani mecenas nie może stwierdzić 100%, muszę się tam. No to więc w ogóle nie, to jest tylko opinia, pani mecenas. Ta uchwała, jakie jest rozporządzenie, tak trzeba się dostosować i nie ma mowy. Nie będziemy następnym dzień siedzieć i dyskutować na ten temat. Jest. Rozporządzenie jest z maja. Więc trzeba a to rozporządzenie z maja teraz. Nobiltuje, że do 1 lipca. Tylko nie ma daty 1 lipca tutaj. No. Czyli uważam, że. Ale siedzieć i dyskutować. W poniedziałek była jedna dyskusja dzisiaj. Znowu i ciągle stoimy w tym samym miejscu, nie wiemy, co mamy zrobić. I to nie jest rozwiązanie. Taka dyskusja. To wysłuchamy. Od 1 listopada? Tak, no tak, jeśli nie ma 2020. Tak, jeszcze.
22 może. No 1 listopada to już będzie pozamiatane, to już będzie przyjąca to lipiec, sierpień, wrzesień, a później wybory. To będzie to po co to w ogóle? Ale to ta dyskusja nie ma sensu. No to ja już tak myślę. I fakt, że jeżeli będzie pić prawo, to ile on to przeczy? I co tutaj się dzieje? Będzie na sesji. Po co to się głosować w tej chwili? No chodzi tylko właśnie o ten zapis, że... To już dalej treści uchwały. Zmiana treści. Ja uważam, że powinniśmy dotąd siedzieć, aż wypracujemy... Aż będzie sesja. No, a nie później znowu... Znowu mieli pretensje. Będziecie mówili, że znowu kłótnie zrobiliście. No bo wtedy każdy będzie chciał powiedzieć, bo swoje uzasadnienie, swoją rację każdy chce powiedzieć. No i jak pani by zapisała, pani prezydentko, bardzo proszę. Ja powiem szczerze, ja oczekuję od pani mecenas wyraźnej interpretacji, chociaż mówię, to będzie tylko dla mnie opinia. Tak. Natomiast ja powiem szczerze, ja do końca nie wiem, może za dużo czytam, ale nie znalazłam ani jednej uchwały, albo nie została podjęta, albo podjęta została z datą 1 lipca lub z datą z chwilą podjęcia, czyli tam było wpisywane z dniem podjęcia, o, tak było. Dniem podjęcia uchwały, to było w lipcu. Czyli ja nie znalazłam innej. I ja się na to A tutaj to jest... Znaczy te uchwały, które my podejmowamy z dniem podjęcia, czy wchodzą, bo ustawa wchodzi od 1 lipca, ale ustawa uchwały gminy podejmowały już w czerwcu, dlatego ta treść. Tak, no właśnie, to nie ma się wiedzą, bo ja to tak podejmowali. Dlaczego nie chcemy wyjść? Czyli do wszystkich to tak, bo nie jestem w stanie na przykład, ale do tych 10, czyli? Nie, pani Mieszko, nie tylko Szanowszuk, bo ja? W całej Polsce sobie wybierałam. Ale tu nie chodzi o jakieś pieniądze. Tu nie chodzi o ale nie, nie, takie, które były w całej Polsce. Nie znałam, ale ja się odniosłam. Albo tak, że nie została podjęta, albo z dniem 1 lipca lub z dniem podjęcia. Takie były uchwały. Więc jaka decyzja? Ja nie mogę pani jest... A my nie chcemy, żeby pani decydowała. Nie, nie, nie. Chcemy, żeby pani wydawała. Żeby w uzasadnieniu był zapis o do. No to wydaje się na planie, uzasadnienie musi być spółka z treścią. Mamy opisane wystąpienie na ale rozwiązanie będą problemy. Czyli z dniem podjęcia uchwały, tak? Musi być, tak, musi być treść uchwały zgodna z uzasadnieniem do uchwały. Czyli z dniem podjęcia uchwały to będzie z dniem dzisiejszym. No uważam tak. No bo komisja dzisiaj podejmuje uchwałę, no to z dniem dzisiejszym i wpisać datę dzisiejszego dnia. I chyba tak by było najrozsądniej. No. To nie, nadal nie będzie zgodne z tak, jak jest napisane zdanie w rozporządzeniu. Nie, pierwsze. Bo cały jest wtedy w dniu 1 lipca i to zdanie właśnie jest bezpośrednie. To nic nie znaczy teraz zdanie. No, właśnie czyli z dniem rozporządzenia, czy do 1 lipca, no. Krótka piłka, no. Jest to zdanie niewątpliwie i teraz nie wiemy, czy ono się utrzyma, czy ono będzie zgodne z prawem, czy nie. To jest do końca niepewne. No tak, ale drodzy Państwo, nas w tej chwili obowiązuje ustawa. Tak jest. Rozporządzenie. Ja nie wiem, cała ta właśnie dyskusja. Albo robimy zgodnie z prawem, nie patrzę na to, czy to PiS, czy PiS, czy kto inny. W tej chwili obowiązuje to rozporządzenie. Pierwszy lipca. A przede wszystkim nie na czym tutaj dyskutujemy. To można się... Wątpliwości to mogą być takie, że ja dzisiaj mogę do domu nie dojechać, czy ktoś inny, także... Ale no, albo. Na pewno byś nie kupił, za pyty jesteś. Czyli z dniem... Nie 1 lipca 2018, cała sprawa. I co, głosujemy tak, że z dniem 1 lipca? Czyli trzeba
dopisać z dniem 1 lipca w związku z rozporządzeniem tam Rady Ministrów z dnia 15 maja. I tyle. Czyli pani Magdo, pani Magdo, prosimy na jutro o przepisanie. Jak to najważniejsze? Ale to tylko jedna karta. W uzasadnieniu. Ja także trzeba przejść od razu, czy mogą być zdania podzielone. Dobrze, bardzo. Ja nie wiem, od 1 lipca na tamtej sprawie. Jest. Pamiętajmy o tym, że na tą chwilę obowiązuje taki przepis. I nie jest powiedziane, że nie jest powiedziane, że jest zły. Ale jest dobry. Nieodwołany jest. Nieodwołany. Jeszcze ani Trybun, ani Sąd Najwyższy, ani Trybunał. Nie w związku z tym to jest przepis obowiązujący. I to trzeba mieć na uwadze. Dopiero jeśli takie instytucje wydadzą orzeczenie, czy decyzję, nie wiem, wtedy będzie można. Kto z Państwa jest za tym, żeby to zmienić? Zmienić, a nie. Ale żeby wpisać. No napisać trzeba, no bo jak to będzie inaczej? No, ludzie, no. Bardzo proszę, kto jest za. Ale obyczajnie zmienić 1 lipca, tak jak napisane. 1 lipca, żeby było napisane. Ale co? Co napisane 1 lipca? Obniżenie to. No, wystawia to. Uzasadnienie tego. Tego, co tu jest napisane w uchwale. Zarządzenia, nie. Kto z Państwa jest za? W ogóle zostawić to tak, jak jest moim zdaniem. I kto jest za, czy przeciw? Ja będę na sesji, że cenię ustawę i cenię rozporządzenie. I tak się będę tego trzymała. Jeżeli taka będzie forma, to sprzeciwię się i będzie przeciw. Bo ja nie mogę inaczej. Nie tak nakazuje obowiązek według wszystkiego. Jak będziemy sobie olewać inne te, ja nie badam jak, dlaczego, kto rządzi, jakie te mają, oni mają władzę. Władzę i my mamy, ale my nie możemy wyżej. Ale nie możemy podejmować decyzji sprzecznych z zarządzeniem. No. Ale ci Ale ci oponenci się rządzi tu przy szkole nie mają racji, bo przegrają od ustawy. Tak, my sobie niepotrzebne było tylko przedłużane. Nie ma co się chować, skoro przegłosować. Bardzo proszę, kto jest za zostawieniem tego zdania. Proszę? Ale jak inny? Proszę. Jest projekt uchwały. Czy ktoś proponuje jakąś poprawkę, to proszę przegłosować tą poprawkę, a jeśli nie, to przegłosować tą uchwałę. Jeżeli Państwo proponują, że z dniem 1 lipca... Proszę, jak Pan wójt pójdzie do sądu, to niestety opinia prawna będzie miała... Proszę Pani, niestety, dlatego ja uważam, że w uzasadnieniu musi być opinia prawna. I dlatego... Nie jest... Jaka jest opinia? To nie jest opinia prawna. Ale uzasadnienie... Nie, proszę Pani. Pani Mecena. Proszę Pani, nikt nie występował dla mnie opinię prawną. Wszystko powiesz. Nie wydawałam. No chwilę, Panie. Wójcie, Pan mi powiedział, że jest opinia prawna. Jeżeli Państwo... Pamięta Pan? Na poprzednio. Nie. Nie. Wystąpić do Pani Mecenas, bo Pani Przewodnicząca wystąpiła do mnie. Pan powiedział, że jest opinia prawna, Pani Mecenas. Pamiętam te słowa. Dobrze, ustnie takie pomocy, które już wydawałam, natomiast na piśmie nigdy mi nie występował, dlatego uzasadnienie uchwały nie jest opinia. Zresztą nigdzie nie jest powiedziane, że opinia prawna może być skopiowana na uzasadnienie. Ja na to nie wyrażam.
żeby moje opinie prawne objęte prawem autorskim były. Ale mamy prawo, my chyba wiedzieć, jaka jest opinia prawna. Czyli to będzie poufne? Jeżeli Państwo wystąpicie, to ja bardzo bym wydał opinię, nie ma problemu. Tylko, że trzeba wystąpić na pisemne zamieszczanie. Opinie mogą być pisemne i ustne. Pisemne opinie nie są. Także kto z Państwa jest za zmianą zapisu? Uszczegółowienie. Uszczegółowienie, są dane. No. Ja jestem że za uszczegółowieniem. Znaczy jest to zmiana Pani Basiu, bo to zamiana. Zmiana. Zmiana treści uchwały. Zmiana uchwały. Punkt pierwszy, paragrafu pierwszy, piątego będzie całkiem dłuższy. Kto jest z Państwa? Poczekaj, czy jest uchwała? Ale kto? Ten zapis paragrafu piątego. Trzeba uszczegółowić, tak? Kto jest z Państwa za uszczegółowieniem tego? Za zmianę. Za zmianę tego uzasadnienia. Ale od kiedy? No, 1 lipca. 1 lipca. Nie mówię 1 lipca, tak? Od dnia 1 lipca. Zgodnie. Także bardzo proszę, kto jest za? Od dnia 1 lipca. Tak. Dokładnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Także będziemy dzielić. 8. Kto jest przeciw? Bardzo proszę. Raz, dwa, trzy. Wstrzymał się, chyba nie ma, bo będzie. Też trzy. Trzy. Tak, 6, 8. Dobrze, to jeszcze nie ma. Aha. Jest w związku z tym, że przegłosowano 8 jest za, 3 jest przeciw, 3 się wstrzymało, czyli prosimy o panią Magdę o dopisanie z dniem 1 lipca na sesję rady. No i będzie to uszczegółowione, także chyba prosimy o punkt pierwszy, zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów obejmującego obszary położone na terenie wsi Adambol, Borki, Bożyny, Dębę, Iły, Jadów, Kukawki, Lewisko, Nowy Jadów, Myszalba, Nowinki, Nowy Jadów, Ogle, Podbale, Myszalba, Silne, Starogola, Szaków, Sulejów, Pszenica, Urle, Wójta Sulejowska, Wójówka, Wyglądały, Zawiszyn. Tam było bodajże coś w słownictwie źle zapisane i w tej uchwale na pewno jest poprawione. Ja. Teraz obrębami jest, będziemy miesiąc. Proszę? Obrębami. No właśnie, także to jest. Czyli to, co zmienia się, to jest prawidłowo, tak? Tak, zmienia się na. Czyli tam nazewnictwo było. Tak, było na terenie wsi. No właśnie o to chodzi. Także, a teraz na terenie. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę, czy głosujemy? To wszystko, bardzo proszę. To nie ma co głosować, słyszeliście, bo wszyscy dobrze. Teraz omówimy punkt 6 w sprawie zmiany uchwały numer 48. 43. 43. To jeszcze nie ma. Bardzo dziękuję Pani Radna za poprawienie. Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli
niewymienionych w artykule 42 ustawy 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest wójt gminy Jadł. Nie wiem, Tak, bardzo przepraszam, gminy Jadł na lata 2018-2021. Bardzo proszę, bo czy mam czytać tą ustawę, czy ktoś omówi, bardzo proszę, kto to głosuje. Czego dotyczą zmiany? Zmiany dotyczyły, zmiana dotyczyła tej uchwały, którą podejmowaliśmy na ostatniej sesji i w tym zdaniu dochodzą słowa z mocą obowiązującą od 1 września 2018, ponieważ gdyby tego zapisu nie było, nauczycielom by trzeba płacić tak jak po opublikowaniu. 14 dni po opublikowaniu. Czyli za wakacje. W sierpniu by trzeba płacić, czy nie wiem, kiedy by opublikowali 14 dni. Po prostu tylko, że tutaj się zmienia od 1 września, tak? Dodatek. Wszyscy wiedzą o co chodzi, kto jest za. Nie głosujemy, tak? Nie, ale to przecież to jest historia. Bardzo proszę, przechodzimy do punktu 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jadłów na lata 2018-2021. Bardzo proszę panią skarbnik, panią Basię. Ja zacznę od uchwały budżetowej, bo w wieloletnim prognozie będzie niewiele zmian. I tak, dochody zwiększają się o kwotę 82 704 zł. Są to kwoty otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. I tak, na dożywianie dzieci, pomoc państwa w zakresie dożywiania to jest 6240 zł. Aktywna tablica w ubiegłym roku nie występowała szkoła numer 2. Czyli dawna podstawówka, w tym roku wystąpiła do wojewody o przyznanie środków, która została 14 tysięcy. Wchodzi z początkiem lipca przed nowy program Dobry Start, czyli kwoty 300 zł dla dzieci. Dostaliśmy 2 tysiące na obsługę programu dla pracowników. Następnie wybory samorządowe, jak wiemy, zmieniło się, że urzędnikiem wyborczym są osoby spoza gminy i w tej chwili będziemy urzędnikom wyborczym płacić, ale mamy kwotę spoza z jakiejś innej gminy. I tutaj już jest wynagrodzenie dla tej osoby, 2,687 jest to wynagrodzenie na umowę zlecenia. I otrzymaliśmy 57 477 zł. Jest to na zakup podręczników dla szkół. W tym przypadku dzieci nie będą nosić podręczników. To są dalsze uzupełnienia podręczników w szkołach, zwane darmowe. I po stronie dochodów były te 5 dotacji. Po stronie wydatków te otrzymane dotacje są przeznaczone, tak jak już powiedziałam, na dożywianie, na zakup aktywnej tablicy, na wynagrodzenie urzędnika wyborczego, to jest 2,687, 2000 na dobry start na program, jest rozliczone za 1000 zł na wynagrodzenia, składki ZUS, składki Funduszu Pracy i 804 zł na materiały. Pracownicy obsługujący ten program muszą być gotowi wstawać podatki. Następnie po stronie
wydatków jest zwiększenie w oświacie i zwiększenie o 16 tysięcy, to oświata we własnym zakresie przenosi na energię i na usługi pozostałe, a zdejmuje z materiału i z usług remontowych. W opiece społecznej rozdział 852.19 i 852.28 to są usługi. Z usług opiekuńczych jest 5,5 tysiąca na pomoc społeczna, na utrzymanie gminnego ośrodka, 5 tysięcy na wynagrodzenie i na delegację. Wiąże się to z tym, że we wrześniu przychodzi nowy kierownik opieki społecznej i dopóki nie będzie zawarta umowa, a nie mogą być dwie umowy o pracę w jednym czasie, więc tej osobie trzeba będzie za te dni, co przyjdzie wcześniej, wypłacić wynagrodzenie na umowę zlecenia. Ile to dni będzie, czy dwa tygodnie przyjdzie wcześniej, czy dwa tygodnie też w tej chwili nie wiemy. No i tutaj są 57,477 na zakup podręczników i materiałów dla szkół. I zostało, proszę Państwa, takie duże kwoty w gospodarce komunalnej. To są związane z OZE, naszą inwestycją. I tu są te zwykłe paragrafy po wydatkach. 3,350 tysięcy, co jest w paragrafie 6,050. 2,950 to jest jako dotacja i jest czwartą cyfrą 7. Natomiast 400 tysięcy są to nasze środki własne i jest paragraf po stronie podatku 6,059. Jest to tak zwane znakowanie, wtedy i Regionalna Izba, i Ministerstwo po tych naszych czwartych cyfrach, jak przegląda nasze sprawozdania, wie, czy dobrze przyjmujemy środki unijne i jak przeznaczamy środki własne. Bo paragraf 6050 jest ogólnym paragrafem wydatków na inwestycje, Ale z tego paragrafu nie widać, ile jest środków unijnych, ile własnych. Dlatego ta czwarta cyfra 7 i 9 jest jeszcze taka ósemka i szóstka też, ale w tej chwili u nas występuje 7 i 9. I to by było wszystko. W załączniku inwestycyjnym w tym rocznym na stronie drugiej właśnie ten projekt po ekologicznej inwestycji w OZE, tu gdzie jest dział 900, rozdział 995, są zapisane paragrafy 6057 i 6059, to co mówiłam. Jest to rozbite na te dwa paragrafy, że dotacji 2,950 a środków własnych 400. Następnie na poprzedniej sesji podejmowaliśmy uchwałę w sprawie programów OSA i programu miast. To było razem połączone 475,346. Ze względu na to, że Ministerstwo Sportu wymaga oświadczenia i wygasania, ile mamy zabezpieczonych ogółem środków, te dwa zadania rozbiliśmy. Program miasty są 40 tysięcy, a programy OSA 435,346. Tu kwota na te dwa programy się nie zmienia, tam było 475. Tylko do wykazania dla ministerstwa przy podpisaniu umowy. To zostało rozbite. I w poprzedniej uchwale przy budowie przoku, to jest na trzeciej stronie,
zostało pomylone. Pani nie zwróciłam uwagi, środki własne powinny być 213 200 zł, było odwrotnie oznakowane. To było z izbą uzgodnione, że teraz poczekamy, ale to nie jest. Kwota ogólna jest ta sama, nie jest to. Było uzgodnione, że przy następnej. Uchwalę to poprawienie. I w wieloletnim prognozie finansowej ujęte jest, że dochody ogółem wynoszą 35 163 428 zł. Dochody bieżące zostały zwiększone o tę kwotę 82 tysiące. Czyli wynoszą 29 399 097 zł. Zostało na pierwszej stronie zwiększone środki otrzymane z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące. Tu 115, to jest 10,5 miliona już. Natomiast dochody majątkowe nie uległy zmianie. Wydatki ogółem wynoszą 38 222 048 zł. Ogółem wydatki zwiększyły się też tylko o 82 tysiące, dlatego że OZE było tylko zmiana klasyfikacji. Wydatki bieżące na chwilę obecną wynoszą 26 570 949. Wydatki majątkowe na chwilę obecną się nie zmieniały. Zmniejszają się tylko, proszę Państwa, na chwilę obecną zadania zlecone już wynoszą prawie 9 781 358 zł. Są to dotacje z przyznawanym paragrafem po stronie dochodów 2010 lub 2060. Natomiast w załączniku przedsięwzięcia projektologiczne inwestycje POSE zostały wykreślone z wydatków majątkowych z tych ogółem. I pod pozycją 1, 3, 2, 10 są zera wpisane. To zniknie przy następnej uchwale, te zera, a jest wpisany do zadań, które są z udziałem środków unijnych. Tam jest projekt ASI, budowa drogi lub tak wyglądały i teraz jest projekt KOZE. I w wydatkach bieżących zostały zwiększone limity na ten rok o 10 tysięcy w zakupie energii, bo w oświacie było 10 tysięcy na zakup energii. To by było z tych zmian wszystko. Jeżeli tego, to proszę o pytania. Także uważam, że wszystko zostało umówione. Przejdźmy może do spraw. Ja jeszcze różnych. Bardzo proszę. Była dyskusja odnośnie strażaków. O. Ale ta różnica, no ale to ja już tego, tu muszę na mówić. I tak, plan na wyjazdu do pożaru na rok bieżący, przepraszam, jest ustalony na 25 tysięcy. Do końca czerwca wydano 14 728 zł. Z tym, że jednostki jadły Starowola i Ryszarda za wyjazdy w czerwcu, jak wkładamy rybców i to już jest poza 4,940 rybców zaprosiliśmy. 4,940.
40. Przekroczyło. Bo ja bym złożył za maj i za czerwiec w miesiącu lipcu. Ja tu mam wszystko już? Ja tutaj jeszcze na poprzedniej komisji z dnia 16 lipca żeśmy rozmawiali na temat podwyższenia stawek za wyjazdy straży z 13 zł na 15 i za szkolenia z 8 na 10 zł. I na tamtej komisji to było przyjęte pozytywnie, a na sesji tego nie ma. Nie. Płynął wniosek i były tylko rozmowy. Nie, to było i głosowanie i przychylnyśmy się. Nie, pani chciała, miała przygotować informacje i byśmy wrócić do tematu. Jeśli jest taka woda rady i taka potrzeba, to przygotujemy taką uchwałę na najbliższą sesję i przesunięcie w budżecie. To się wiąże z przesunięciem. Bo pieniędzy nie ma. Proszę, panie Jurku, coś pan chciał dodać? No akurat jest tak, że to była dyskusja. Dyskusja. Pani Waszyna przygotować środki, jakimi dysponujemy, a jakie zostały wydane. I jest przygotowane. I teraz właśnie temat o podniesieniu tej stawki z tych kwoty 2 zł. No i tak jak rozmawialiśmy wstępnie, tak. Większość z radnych powiedziała się faktycznie, no, znaczy z wypowiadających się radnych wypowiedziała się za tym, że ta podwyżka no, powinna mieć miejsce i się należy. A więc ja tam chodziło o wasze ochotę, zawsze lepsze i zadowolenie. Żeby następną sesję taką projekt uchwały, który będzie przedyskutowany na Czyli jeżeli uważam, że jeżeli tam pieniędzy zostało, to... Nie zostało. No nie zostało, bo to jeszcze... Trzeba by było przy... Jeszcze w lipcu płynęli. I w lipcu wypłacone 4900, to jest 19,660. No i do końca roku zostaje 5000. Ale nie będzie pożarów. Tak może? Nie, nie mówię, że... Bo to jest nieszczęście. Będzie, czy będą pożary, czy nie będą. Mam nadzieję, że nie będzie pożarów, ale jeśli będą, trzeba tym ludziom zapłacić. Bo nie jest to nic za darmo. No to 2 zł to nie jest duża podwyżka. To jest nie rozmawiamy właśnie na ten temat, że to jest 2 zł, nie dużo. I jeżeli jest szansa na przesunięcie jakichś tam pieniędzy, to przyjdźmy do trzeciej. Ja się dziwię, że to robimy w ciągu roku, bo to mówię, że znany budżet musimy to zrobić nie 15, a więcej, to przyszły budżet. Ale dokładnie. Jeżeli jest taka woda, to ma problemu. Ale do różnych rzeczy dokładamy, słuchajcie, i w ciągu roku. I takie się dzieje. No nie, to odnosi się obcięli. Jeszcze nie wiem, na chwilę. Ale naprawdę, bo dokładamy, z jednej zdejmujemy, no, a tutaj... To duże pieniądze. To naprawdę, a wstyd mówić i komentować to. No, wpłynął wniosek, że na 18 zł, żeby podnieść. No, ona wyjaśniła. Wniosek to był z 15 na 18, ale to się Nie, ja źle napisałam. 15 na 18. Pomyliłam. Ale jak mamy na to, co nie mają na górę, nie na górę, ale to to. A straże są potrzebne, nie ma sprawy, to 2 zł to nie jest jakieś pieniądze ogromne. No ale dobrze, to już nie podlega dyskusji. Tak, i dodam, więc może skończymy ten temat, kto z Państwa jeszcze ma w sprawach różnych? Ja jeszcze to do uchwał, bo wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminą Jadów a powiatem wołyńskim w sprawie współdziałania w realizacji inwestycji w
dotyczącej budowy pomnika generała Gustawa Orlicz Bereszewa. Powiecie Wołomińskim jest taka instytucja kultury i fabryczka, bardzo proszę, która złożyła wniosek ministra kultury na 120 tysięcy na budowę pomnika Jadowca. Niestety nie dostali tych pieniędzy w takiej wysokości, ale po zmianie wniosku i po odwołaniu dostali 40 tysięcy. I powiat Wołomiński chciałby te pieniądze wydać na budowę tego naszego pomnika, plus dołożyć jeszcze swoje, jeśli rada wyraża się taką zgodę i ochotę. Jest taka uchwała, zgodnie z korytnicą, jak robiliśmy też, że korytnica buduje mu na zdrowie, ale rada niemniej musi na to wyrazić zgodę na przyjęcie tej pracy, tych pieniędzy, które wnosi gmina korytnica. Tak samo i tutaj rada musi wyrazić zgodę, żeby powiat mógł nam te pieniądze przekazać, oczywiście po zgodzie rady powiatu. I że to jest to sprawa dla nas, moim zdaniem, bardzo korzystna. Prosiłbym, żeby Państwo radni rozszerzyli porządek o to, to uchwała. Na dzisiejszym śledztwie ten projekt będzie głosowany. Kto z Państwa się przychyla rozszerzenie, to się będziemy na sesji głosować. A ja mam pytanie. Nie będziemy złożyć. Będziemy tak. Ale teraz jeszcze pytanie. Jeszcze pytanie. Bardzo proszę. Ja mam pytanie. W związku z zawarciem tego porozumienia, ta uchwała zobowiązuje nas do dodatkowych poniesionych kosztów niż te 10 tysięcy, które zarezerwowaliśmy. Pieniądze mamy te zarezerwowane, jakie mamy i nawet złotówki więcej nie możemy dać bez zgody rady. Dobrze, tak, że teraz kto jest... To jest tak jakby troszkę niejasne, bo porozumienie podpisane. Dlaczego jak się porozumienie do budowy dróg? Pisze, że się tyle się im daje, podejmuje uchwałę. Bo to, żeby później tak nie wyszło, że oni dali to parę groszy, to przecież podpisaliśmy porozumienie, no. To trzeba podać od nas. A to mamy nie wziąć te parę groszy? No. Nie, 40 tysięcy. Później pokrętniowy. No kontrowersja jest tylko taka, czy... Przyjmując te środki, będziemy musieli zrealizować zadanie. O to chodzi. Jeśli nie, a więc te środki możemy przyjąć, bo tutaj akurat nie jest wyjaśnione. Czyli musimy to zadanie wykonać, bo tych środków będzie może zabraknąć. Zabraknie na pewno. Może hojność obywateli będzie taka, że wystarczy. Czy to nas po prostu nie obliguje, że nawet jeśli zabraknie nam 23 tysięcy, to będziemy zmusieni, żeby to dokładać. O to chodzi. To co powiedziałem, na pewno nie będzie więcej z budżetu dołożonej 10 tysięcy, bo jeżeli musiało być więcej, musiało być koło rady przesunięcie budżetowe w tym kierunku. Jest to faktycznie może będziemy na trakcie tworzenia tego porozumienia zwróćmy uwagę na to, żeby nie zobowiązywało to nas do realizacji tego przedsięwzięcia w przypadku, gdy nie mamy takich środków. Tak zrobimy tego. Żebyśmy przypadkiem nie musieli dodatkowych kosztów ponosić poza zwrotem dla powiatu tego, co wzięliśmy. Na dzień dzisiejszy mamy prawomocne pozwolenie na budowę. Jest zgłoszone rozpoczęcie budowy. W przyszłym tygodniu robimy liczenie i zaczynamy budowę pomnika. Finansowanie na dzień dzisiejszy też się prawie bilansuje. Będziemy jeszcze troszeczkę chcieli zebrać pieniędzy od ludzi, bo jest to, tak jak mówię, bardzo ważne. Nawet każda złotówka symboliczna jest dla nas bardzo ważna, żeby to był dar od ludzi, a nie od samorządu. Pan Zawał powiedział coś takiego, tak, że no oczywiście nie będzie innych środków, nie będzie wymagało innych środków, jeśli rada nie, bo żeby nie było takiej sytuacji, że później rada zostanie postawiona w takiej sytuacji, że będzie musiała dołożyć pieniędzy na to. Czy nie będzie tam takich zapisów? Bo żeby nie było. Nie będzie takich zapisów, bo tak jak tutaj, przy podjęciu uchwały o wynagrodzeniu wójta, nikt rady nie może zmusić, żeby wynieśli ręce. Tak samo o żadnych środkach nie ma. Także no bez przesady. Ja nie, w ogóle nie rozumiem, jakie są obiekty, naprawdę. Dają 100 z 10 tysięcy, a wy nie chcecie. No nie. Tak naprawdę to nie jest.
Czy jest taka? 10 tysięcy mają? Prawie jestem deputat. Czy jest propozycja metodyki na wstęp, nie wiem, co mam to rada powiem, że pomysł dołoży 70 tysięcy. Ale ja wiem, że złotówki więcej nie dołożymy, bo radni tak powiedzieli. Ale to jest dobra wola mieszkańców jest akurat. Ja bym prosił, żeby Państwo dali szansę, żeby mogli dać. Ja też jestem za tym, ale teraz jest okres przedwyborczy, to jeszcze jak będą listy przedwyborcze, będą może kandydaci na radnych chodzili, to jeszcze nadatki dobrowolne. Na będzie taki jeździec? Coś? Znaczy, ja bym prosił, żeby pan nie wprowadzał takich informacji, które są nierealne i nieprawdziwe. Nikt nie ma prawa zbierania tych pieniędzy, jeśli nie jest zgłoszony jako oficjalna zbiórka. Nikt nie będzie chodził ani sołtys, ani kandydat na radnego zbierał pieniędzy. Są dobrowolne datki, jest podany konto, kto ma ochotę może to. Przewidujemy ewentualnie taką akcję, rozmawiamy z panią Łopuską, że z księdzem, bo ksiądz też się dopomina, żeby chciał wziąć pomoc w tym przedsięwzięciu, że jeśli będzie taka wola, będzie potrzeba, to weźmiemy uczniów w mundurach z liceum urządzącego w Urlach i przed kościołem będzie kwestia po prostu do puszki, którą się otworzy. No i bardzo dobrze. A po wsi nikt nie będzie chodził, nie zbierał pieniędzy. Także ktoś z Państwa jeszcze ma coś? Ja tylko informuję, że do szpitala zostało skierowane pismo, tak jak Państwo mówiliście, o tym, ile naszych pacjentów tam trafia, jak to inne gminy ponoszą koszty finansowe i czekamy na odpowiedź. Ja bym chciała zapytać, tam u nas było zgłoszone na Fundusz Sołecki poprawa nawierzchni dróg takich uliczek wakacyjnych, Lipcowa i Krzywa i Mała. I mieszkańcy Małej się pytają, co dalej, bo akurat dla nich jeszcze nic nie zrobiło. To by się tam kończyć, jeśli trzeba skończyć wakacyjne, co tam, co mam odpowiedzieć. To znaczy tak, to Fundusz Sołecki w trakcie realizacji. Ulica Mała jest bardzo wąska, tam jest problem, żeby nie wiem, coś się łaszał, trzeba to zrobić ręcznie. Zostawiliśmy to późniejszy okres, żeby to poprawili. Jeśli chodzi o ulicę wakacyjną, nie wiem, czy nie zrobimy, ponieważ mieszkańcy protestowali, pięć pań wyszło i powiedział, że nie życzy w takiej formie roboty na tej ulicy. Więc prawda, zostały wstrzymane. Sprzęt przeniesiony na inne. Destruk po prostu sponowany na inne pulda, która jest poruszona kwota, nie było na jeśli starczy czasu, pieniędzy jest to nie do przygody. A to zostanie mało, to będziemy robili. W tej chwili jest już w trakcie rozstrzygnięcia postępowanie, co Państwo dołożyli na poprzedniej sesji pieniędzy. Jest Pan Kaczorowski, jedną bardzo wolną samą. Starczy jedna licencja. A Pan Stefan Radny też tam Sołecki. Tak, jest w trakcie rekrutacji, będzie w tej chwili jest Pan Adam na urlopie, za dwa tygodnie wraca, także troszkę pewnie spokojnie realizacja. Także czyli tak nie może pójść, bo nie ma podpisanej umowy, co pewne terminy do rozstrzygnięcia postępowania za mnie publicznym z Panem Kaczorowskim. Także to naprawdę nie będzie w przeciągu tygodnia. Także będzie ustalany następny Fundusz Sołecki, a ten będzie niewykonany. Panie, ja jeszcze... Fundusz Sołecki realizujemy za końca roku. Jeśli się uda, to zrealizować. Ale drogi powinno się robić latem, wtedy kiedy jest pogoda, kiedy jest sucho. Tak. Wybudowaliśmy trzy drogi asfaltowe, czwarta jest w trakcie. Robimy wodociągi, robimy budowy prokuratorowe, robimy inne rzeczy, bieżące utrzymanie. Pani Zosiu, naprawdę robimy bardzo dużo. To, co możemy to robić. Mnie interesuje z kolei. Ja wiem, że Pani tylko z kolei. Nie tylko. Ja bym muszę całą gminę zrobić. Nie tylko, Panie Wójcie, bo kierunka mnie również nie interesuje i nie są nic zrobione na tych krokach. Na Wójcie jest droga asfaltowa skończona. Chodzi o podróż z kolei. Nie chcę, to jest zrealizowane. Miałem już takie zrobione drogi, ale zostawiam. Co? A do spadu. Ja jeszcze mogę jedną ważną sprawę, że Państwo takie pytanie do mojej na sesję chciałem to poruszyć w tej chwili. Bo wpłynęło pismo też od
prostu, że położymy, zapłacimy na fakturę. Tyle. Niemniej jednak taki możliwy, bo to jest dotacja celowa i musi być też w tej sprawie podniesiona uchwała przez Państwa i zgodę na 4000 zł. Chciałbym zapytać, czy mam to przygotować? Czy jest taka wola, żeby dołączyć 4000? Czy nie? Pytanie mam. Czy panowie, strażacy z Mieszaru, czy pobierają dochody, jak wyjeżdżają gdziekolwiek do jakiejś akcji? Wszyscy strażacy w gminie Janów pobierają diety za wyjazdy z ustawami, jakie są uchwały. Tylko, że strażacy z RSP Mieszarła wszystkie pieniądze przekazują na funkcjonowanie straży i biorą ich uwagę do kieszeni, tak jak pozostałe jednostki. Ja jest wspólna dotacja do 20 tysięcy na konkretny cel. Jest wyznaczone, co można kupić. To są dwa narzędzia do ratownictwa drogowego. I proszę o dotację w 20%. To 4 tysiące. 20 pamiętają? Tak, 4 tysiące. Moim zdaniem. Bo to 4 tysiące, Marek. Faktura może być do... Ja jeszcze mam jedną. Tam pojawiałam się w niedzielę i wczoraj byłam na Lipcen. To znaczy tak, ludzie rzucają koło koszy, tam mało są, mało koszy i małe te koszyki są. Ale już tak coraz więcej tam są składowane. Tylko bym prosiła, że jak takie są okropno gorąco, żeby wysłać samochód z gminy, niech częściej bo tego. Opróżnia, to się nie zrobi tego bałaganu takiego i chociaż dwa razy w tygodniu, bo w tygodniu jest normalnie też jest raczej niemożliwe z tego względu, że mamy tylko trzech pracowników, są urlopy, są choroby, różne schematy i naprawdę mamy bardzo dużo pracy. I tutaj albo ustawić większe. Jest tam specjalnie jeden pracownik, który z tych społecznie użytecznych, który sprząta i to ogarnia. I naprawdę bardzo dużo tam wkłada pracy. I no nie wiem, nie obiecuję, że to będzie dwa razy tyle, bo może być to może. Ja mam, panie mówicie, pytanie, kiedy właśnie jutro teraz... Ale ja chciałbym usłyszeć zdanie, dokończcie. No właśnie, tak jakby tak, no... Ja, takie, jak nie ma powody, to no nie ma potrzeby. Ale jak jest za gorąco, to nie ma. Czy pani ma to się później uzyma, czy pani wie, że podpiliśmy nowy kosz, bo tamten zginął, tak? Poginęły znowu kosz. Ale my z determinacją będziemy jej stawić. Wolimy, żeby to było w koszu, a nie obok. No tak. Może kiedyś się uda to zagospodarować w sposób bardziej cywilizowany, nie wiem, monitoring, żeby to nie ginęły nam w koszu. Ja chciałbym zapytać, te 4000 to jest do celów ratowniczych? To są dwa te rzeczy. Zaraz, ja. To jest wentylator oddymiający MD2-160 Neo, to 12 tysięcy złotych i pompa szlamowa Honda za 12 tysięcy złotych. Ale to służy do ratownictwa? Czy... To służy straży do ratownictwa, oddymianie przy pożarach, a to przy podtopieniach, przy jakiś trudny jakiś dostęp do wody, do zbiornika, nie ma hydrantu, przecież to można tą pompę zapuścić i pompować. To niech Państwo radni przemyślą i chciałbym jeszcze na temat inwestycji. A to proszę bardzo. Ktoś się wypowiedział. No to proszę. Nie, no czy dajemy, czy nie dajemy tych pieniędzy, no. Powiat konkretnie zaznaczył, że ma być zmusione za te pieniądze, żebyśmy tego nie wybierali. To skąd w końcu? Powiat do... Znaczy za pośrednictwem powiatu jest porozumienie podpisane między powiatem a Mieszarłami, a pieniądze to są mieszkańcy. Dobrze, ale zastanawiamy się teraz skąd wziąć środki na dołożenie na diety dla strażaków. To nie było pieniędzy. Właśnie tutaj nie było pieniędzy. Tam sygnalizuje, że już... Czy już jesteśmy, tak, czy już jesteśmy, po prostu mamy bardzo środki ograniczone, a chcemy dołożyć.
zgadza się. No i że i tak pani wójcik sam pan powiedział, że nawet środki nie mamy. No ale to była rozmowa, że mamy je dołożyć. To mamy czy nie mamy? Dlatego, że czy podnieśli na razie 2 złote, a nie... To nie pięć. Jeśli tu dla mężara dajecie 4000, to proszę na 18, to muszę podwyższyć. Proszę podnieść na 18. To są pieniądze, a tu nie ma. Szanowni Państwo, brać 4000 w budżecie 28 milionów, naprawdę to nie jest problem. I gdyby nie było takiego zapisu, że to musi być przez dotację i zgodę Rady, to w ogóle bym Państwa ten temat nie pytał. Obniżamy wójtowi pensję, no to są pieniądze. Są pieniądze. Ale to nie było straży. To nie było straży. To jest z Państwa za dotacją 4000 dla OSP. Ale to czy ja dysponuję takim sprzętem? Tak. No. To wie, chodzi. Super. Do krajowego systemu i dostają 20 tysięcy. Za... Nie wiem, może pani to słyszy, że pani potrzeba, bo ty wyrzewał się do pola, to pochodzi myślę. Bo ciągle ten żadno. Bo gdyby to było dla Starowoli lub Jadowa, to wszyscy podnieśli te ręce. No bo Starowola jest zaniedbana, jakby nie było. Jest zaniedbana. Nie są bardziej zaniedbane, czy szatne. Poza tym wartość bojowa, czy szatna, a Starowoli to jest koszt. To jest nieporównywalne. A ja nie wiem. Ile razy na rok nie daje sprawki? Znaczy, proponowałbym nie ciągnąć tego tematu. Tak? Ale którego? No, porównywanie jednostek, bo to nie ma sensu. W ogóle od 3 lat nie było zebrania gminnego, nie wiem dlaczego. Wtedy jest jasne. Mamy porównanie, wiemy co, gdzie, komu, robimy jakaś polityka. Nie ma nic. Wniosek do Komisji Rewizyjnej wpłynął 4 lata temu. Panie Sobeski, do dzisiaj nie mam odpowiedzi, nie było Komisji Rewizyjnej. Przez 4 lata, dużo. Ale rozmawialiśmy na ten temat. Tylko rozmowa, tak? Tak. Pan był przecież mi na kuchni chciał puścić, bo mu nie odpowiedziałem na pismo. Prawda, że tak było? Jak? Że na kuchni pan mi chciał puścić, bo nie odpowiedziałem na pismo? A co to ma wspólnego? No, ale pan poszedł pan na kurs? Poszedłem, ale to nie szło. No to proszę podziękować i tyle. Tak. Jest zapytanie, powinna być i odpowiedź. To jest moja decyzja, mogę pana nie puścić. Ale puściłem, bo uważam, że powinni być strażacy przeszkoleni. Była taka okazja, to puściliśmy. Zapłaciliśmy za to. Czy tysiące, wydaje mi się, że to są nieduże pieniędzy. Nie dostajemy za to 20 tysięcy, także nie wiem nad czym się zastanawiać. Dają. To powinniśmy brać. No nic na to nie poradzę. Ja mam pytanie. Jak był składany wniosek, to tam był wymóg wskazania, że posiadamy, że OSP musza go posiada odpowiednie środki swoje? No to z taką deklaracją. Propozycja była z strony PSP. Państwowa Straż Pożarna w Wołominie zaproponowała to dla Myszadę z tego względu, że... Czy to nie był wniosek OSP Myszadła? Nie. PSP sam zaproponowało. Z tego względu, że mamy podpisać porozumienie o wstąpieniu Myszadę do krajowego systemu, żeby były 2 jednostki. Bo takie są wymogi, były też prośby ze strony Państwowej Straży Pożarnej w tym kierunku. No i żeby byli w krajowym systemie, to muszą być doposażeni. I to by mi się przydało. Dyskusja. Ja już mam szkoda, że o takich rzeczach dowiadujemy się 5 minut przed. Znaczy nie, z 4000 będziemy rozważali, to nie wiem, to w ogóle jest śmieszne. Nie chodzi o pieniądze, chodzi o politykę. Polityka. Ja powiem tak. Tak jak tutaj kiedyś wspominam, że
bardzo mocno bym stał za tym, żeby jednostki, które naprawdę są wiodące, tutaj jest Marzyszek, jak tutaj nawet pani Domyśli wspominałem, że ja nie wiem, pani Kuciel się pokusił nawet, żeby na naszym terenie tą jednostkę, jadłowską zrobić zawodową. Wtedy naprawdę... Daj Boże. No tak, no tylko, że właśnie się nie mówią, bo oni są cały czas na miejscu, bo tak porównują. I wybijmy naszą wiadomość. Nie wyśmiemy się na pewno. Wtedy dajemy im tylko ten jeszcze zaczynamy, no damy będzie płatki. Ale zgadza się, panie wójcie, ale akurat jest tak, że sam pan zauważył, tutaj jeśli chodzi o wyjazdy czy coś, oni są cały czas czynni. Nieporównywalnie do innych jednostek, które wyjeżdżają po sobie. Są w pierwszej kolejności powiadomiani, mają sprzęt, jeżdżą i chwała im za to. No i jak najbardziej. Dlatego chcemy mieć to odciąż, żeby nie mieli aż tak dużego obowiązku i ciśnienia. Tylko dwie jednostki KSR. Wtedy mamy większą mobilność, większą sprawność i jest to dla dobra wszystkich mieszkańców całej. A czy akurat jest tak, czy oni nie są powiadamiani, jeden, to... Czy są powiadamiani? Ale dobrze są. No są powiadamiani, właśnie o to chodzi. No to nie jest tak, że oni są po prostu pomijani, ponieważ nie są w systemie. To nie jest tak do końca. W pierwszej kolejności jedzie jednostka, która jest w krajowym systemie. Jeśli jest potrzebne wsparcie, to powiadamiani są dostępni. To jest to logiczne, bo zatem jest najlepiej wyposażona, przeszkolona, mobilna. Naprawdę, jak też, jeśli są jakieś potrzeby, a pisarki potrzeba, trzeba przy budżecie to zaplanować i to poznać. Chciałbym też Bitek na przykład czuć. Przecież no i chyba nie spotkał, zrobiła, to dostali dzwonki nawet. Ale co dostali? Bardziej w centrum, bardziej mobilny i podjęli decyzję, że będzie w dłuższy. Bo ja bym chciał, żeby pan zrobił, bardzo. Wtedy bardzo zabiegaliśmy. Bo myślę, wtedy był pan Sławek Kloski, jak przewodniczący rady. Prawie o włos by była wiadomo. Tylko no, niestety. Argumenty były dłuższe, lepsze. A teraz no mówię, jeśli jest taka wola dzisiaj państwa, to też wystąpimy z pismem do Państwowej Straży Pożarnej. Obciągnięcie jedowa do PSP. Ja jestem dyplomatem, mamy zawsze. Byliby wtedy 24 na godzinę na dobę, byliby mieli wieczory, profesjonalnie, mieliby pensję, to widzenie. No oczywiście nie byłoby, gdyby nie mamy jednostki, która jest, bo tak jak teraz widzimy, więcej zdarzeń jest drogowych, niż pożarów. Taka jednostka jest tutaj naprawdę potrzebna. Nie taka jednostka, gdzie szuka się kierowcy, jest... Gwizdek i szuka się kierowca, a kierowca akurat jest w pracy. Albo trudna słowa to może się zdarzyć. A dlatego moim zdaniem w ogóle przyszłość to powinna być wszędzie zawodowe ze straży. Bo dzięki Bogu, że cię pewnie ze sobą. A w tym momencie może być tylko tak. Ja nie mówię, bo jak już sąsiadów się zabawił, bo to byłem na tutaj na sześciu. To chciałbym być jednym, bo już człowiek będzie na miejscu. No bo to jest zawodowa sprawa. To znaczy ja muszę wtedy pochwalić jadłów, bo powiem szczerze, że są bardzo szybcy, bardzo mobilni. Znaczy akurat jest tak, że ja mam sąsiada strażaka i on może by twierdzić, że jako jednostka jadowska on jest naprawdę bardzo pomocny tutaj na całym tym terenie. To bardzo dobrze, dyskusja była. Dziękuję za dyskusję. Ja proszę, panie Stanisławie. Panowie, to jest taki bardziej chodzi o Ubrysz Sołecki, bo jest niewykończona ta żywiołówka, tam to, że nie było, bo tam jest zawsze wody i tam później to tego nie zrobi. Nie widzicie, a tu Kevina nie mam, Kevin te wiatry wykończyły, przystankowe za 300 to dokończone. Fundusz Sołecki był niewystarczający, dokładaliśmy na inwentaryzację. Jeżeli następny Fundusz Sołecki przeznaczycie, jak najbardziej... Ale to jest, chodzi, panie wójcie, nie wykończyć wiatr za 300 kilo gryzu jakiegoś, to jest naprawdę. Za 150 zł, to jest wstyd, naprawdę. Ale czy może być to się? 300 kilo. Żeby wsypać kamika jakiegoś na to, żeby dzieli nie rosła, to takie ziarno. Ale pan nie mówi, że mamy to do końca z Funduszu Sołeckiego. Ale Sołecki był wykorzystany i tyle, no, na co innego.
To, co zrobiliśmy, tak zrobiliśmy więcej z Funduszu Sołeckiego w tej chwili na Nowinkach, jeszcze zrobimy dodatkowo. A jeszcze mało, jeszcze 300 zł na... Ale pan, mówię, to co jest zrobione, to jest zrobione z Funduszu Sołeckiego i pan nie mówi. A jeżeli chodzi o 150 zł, żeby jak nie dokończyć, to jest z tym. Ale może akurat no, nie mamy... Pan mi zostawił tak boisko czy coś innego u siebie wiadomo. Nie, na pewno. Znaczy, ja panu już powiedziałem na poprzedniej komisji. Dobrze. My ja damy za 150 zł damy żwiru. Ja wstanę dzień na sesji. A pan przyjdzie i powie, że jest za chwilę albo za żadną, no, albo powinna być kostkę. Co pan wymyśla? Ja tu nie, nikt nie... nie pan nie wymyśla, że to tylko 300 kilo po na jeden przystanek i drugi 3 cm usypać gryzu jakiegoś za 150 zł. Musi się domyślać trochę. Państwa się grupę 3 cm za cienko. No to 5, no. Ja. Ile metra 4 wsypać od kamienia i tak zostawić wiatek, to jest dokończone. Pan Zeba dokończył, aż jeden takie rośnie i czako. Dlaczego gdzie indziej nie rośnie? Nie wiem, bo mieszkańcy nie korzystają. Ale ja wiem, co się chciałbym zapytać, czy pan Wójt ma przygotować... Ale każdemu się nie rozstawia, że nie dokończy. Przygotować wniosek na te 4000 dla Myszadeł, który jest państwa za, żeby było jasne. Uchwałę. Na następną sesję. Na następną sesję. Ile? Nie ma wszystkich. Nie ma wszystkich. Pani Zosia, ale nie, no projekt nie będzie przygotowany, no oczywiście tak samo jak i o podwyżki dla straża. Ja to poprę ten projekt o tym wariściem, że będzie... Ja mam to nawet głosować, bo przygotowałem. Będzie projekt o podwyższenie stawek dla strażaków. I jeszcze chciałem o siebie powiedzieć, panie wójcie, taką dość ciekawą sprawę. Pan Zarandowski wywoził żwir Robiny ulicę Kornu i nasypał na czyjąś posesję. Bo wywoził stamtąd i ja go teraz proszę, żeby on wywiózł stamtąd i zrobił porządek. To jest prywatna posesja pana Grodkowskiego Adama i on prosił o uprzątnięcie, a pan Lewandowski mi mówi tak, to jest inwestycja zakończona, ja pierwsze mówi, bo już jest historia, bo mi tam kazali składować. No i tyle. I ja uważam, że taki człowiek funduszy sołeckich w ogóle nie powinien robić. Zapraszam do współpracy. Ja mam sobie do roboty. To bardzo proszę. Daj Boże, że jest w ogóle chętny ktokolwiek. Ale będzie problem. Z rozszerzaniem będzie problem, bo już pan, ten, który startował z tego. Niech nam przyje 100 lat. Niech nam dokładnie. Bo jest naprawdę kłopot z tego typu zadaniami. Ale jeżeli on to zrobi i składowisko sobie zapisamy, to powinien to